Jabłonki to właściwie na czas mistrzostw miasto w mieście, posiadające nawet własną telewizję. Ze mną Maciej Świniarski właśnie z World Tour TV. Witam cię bardzo serdecznie. Maćku, czym się właściwie zajmujecie, bo to jest potężna logistyczna sprawa, projekt. Czyli to jest potężna liczba kilometrów przede wszystkim do przebiegnięcia z kamerą. Operator Mariusz biega z tym statywem, podziwiam go. Biegamy wszędzie, gdzie coś się dzieje, gdzie coś można pokazać ciekawego. Jak Państwo oglądacie telewizję polską, macie pełną relację sportową. Dzisiaj nie tylko, ale u nas można przy okazji zobaczyć na przykład, jak spędzają czas czy liderki, w zasadzie tancerki plażowe pomiędzy tymi swoimi występami, gdzie przebywają zawodnicy, jak odpoczywają, jak się regenerują. Staramy się zajrzeć tam, gdzie taki zwykły kibic nie ma dostępu. Dziękuję Ci bardzo, żeby było jasne, działają nie tylko w czasie mistrzostw, ale wiele, wiele tygodni przed. A za chwilę polski mecz Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz na korcie głównym. Kibice dadzą na pewno z siebie wszystko. Jabłonkach dzieją się rzeczy niesamowite. Mimo że nie ma już Polaków w turnieju, to czarują inni, na przykład Brazylijczycy. Alison, były DJ, zrobił coś, czego świat siatkarski jeszcze nie widział. W takim razie są. A widzisz? Puść Dawid muzykę, a my zobaczymy, co się da zrobić. Jest Alison, zobaczcie. Drogie VIP-y, chodźcie tu do nas, chodźcie. Niedzielę będzie mógł zatańczyć na podium. Wybrał utwory, które ewidentnie jemu się podobały. Chciał, żeby pokazać też część, myślę, jego, czego słucha. Istota poznania zawodnika. Ale Stare Jabłonki to nie tylko sportowe emocje, to nie tylko doping na trybunach, to również wszystko to, co dzieje się poza areną główną Mistrzostw Świata. Zbieramy na dzieciaki, dzieciaki wyjątkowe, ponieważ z oddziału onkologii Instytutu Matki i Dziecka. Zbieramy na wyposażenie nowo powstającej sali operacyjnej na tym oddziale i bardzo potrzebujemy pomocy. Liczymy mocno na kibiców.